Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, się nagrywa kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, by sobie zagrać nowe wyzwanie. Wyszło nowe wyzwanie, Chyba na duels, coś takiego, no nie wiem, generalnie jeszcze nie było takiego wyzwania, więc jestem ciekaw jak sobie poradzę, dlatego nagrywam taki odcinek. Moi drodzy, jeżeli chcielibyście więcej Brawl Stars na kanale, no to standardowo strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie również kanał, po to aby być na bieżąco, żadnego odcinka nie przegapić. No i też zacząłem wbijać ligę mocy na live'ach ostatnio, mamy już jak widzicie prawie połowę rund na Maripoze Piper, więc no za niedługo powinniśmy ją sobie wbić więc wpadajcie również na streamy No jak widzicie mam tutaj to wyzwanie wbijam również karnet moi drodzy muszę właśnie sobie porobić questy mamy jak widzicie 20, e, pierwszy poziom dobijamy 22, więc niedługo też odbokuję na pewno sobie RT, też z tego będzie odcinek, moi drodzy e, A jak coś kupujecie w sklepie, pamiętajcie o kodziku Panda Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie moi drodzy e, no i dobra pojedynki, pojedynki, pojedynki Coś takiego, bardzo twarda mapa. Dobra, ja bym po pierwsze sobie powybierał postacie z bardzo dalekim zasięgiem, czyli bi, wybierz, wybierz sobie również Piper, gdzie jest Piper, 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 Piper. Mam wbitą, więc pewnie będzie wyżej. Tak jest, jest Piper tutaj. I wybierz sobie kruka. Moim zdaniem to może być dobre combo, więc zaczniemy od czegoś takiego, zobaczymy czy to będzie dobry wybór, czy nie moi drodzy. No i standardowo, lecimy, więc zobaczmy co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że dobrze, że dobrze siądzie, że dobrze wyjdzie wszystko, ale zobaczymy, bo no, no nie wiem, nie wiem, jeszcze nie było nigdy takiego challenge'u, mało gram szczerze mówiąc tego trybu. On jest spoko do wbijania maestri zresztą nagrałem o tym odcinek, możecie sobie zobaczyć, ale nie gram go zbyt często, więc no nie wiem jak mi pójdzie. Zobaczymy, dobra, po pierwsze to chłop ma fanga, postać na yy, blisko bardziej, znaczy no może strzelać na daleko, ale no wiadomo, że na blisko to zadaje o wiele większy damage, więc yy, myślę, że ja mam tutaj na razie przewagę, tylko coś średnio mi idzie strzelanie w tego typa, zazwyczaj go trafiam tym zwykłym atakiem, a nie tym lepszym, więc... To jest trochę minus, ale widzę, że już teraz ładnie dostał. Ok, teraz powinien jeszcze zostać spowolniony. Bardzo ładnie i mamy zwycięstwo. Dobra, pierwsza postać ogarnięta, lecimy sobie dalej. Nie, ile trzeba tutaj winów zrobić? Yy, chyba coś ko tam 8 czy 10, więc zobaczymy, czy mi się uda na tym challenge'u wygrać. Sam jestem szczerze mówiąc ciekaw, moi drodzy. Dobra, nie spowolniłem go, dobra, porobiony tak czy siak, teraz akurat szybko poszło. No i została MS. A my, tak naprawdę, jedną postacią porobiliśmy cały jego team. Przynajmniej mam nadzieję, że tak zaraz będzie. Jeszcze nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Dobra, ok, trafiony bardzo ładnie, bardzo ładnie. No i kolego, powinieneś paść w tym momencie, bardzo dobrze. Mamy to, moi drodzy. Pierwszy winek, bardzo ładnie. Postacie dobre, żebym sobie powybierał. No w sumie przetestowaliśmy jedną, ale no jest dobrze. Odbierz kredyty, ok, fajnie. Będziemy sobie wbijali światową sławę. Trzy. A tutaj mamy jakie jeszcze nagrody, bo w sumie nie pokazywałem wam. Mamy powerpunkty, kredyty, golda, kredyty, starpointsy, okej. Okay. I power punkty oraz golda 10 minut jest do zrobienia trochę dużo, ale moi drodzy, lecimy. Mamy odblokowany etap drugi, tylko że nie zmieniłem postaci, kurczę, ojoj, to mi się nie podoba. Nie zmieniłem tutaj postaci, ale zobaczymy, co to jest za mapa. Widzę, że jest bardzo otwarta też na środku, więc może dam radę jednak takimi postaciami, ale no troszkę odklejkę zrobiłem, bo tutaj nawet przydałby się trower. Trower nie byłby tutaj najgorszym wyborem, szczerze mówiąc, więc no, zobaczymy, zobaczymy. Na razie gram na razie gram tymi postaciami, ale może coś zmienimy w zależności od tego, jak się potoczy ten meczik. Mam też jedną przegraną póki co. E, powiem wam, że no ciekawy jest ten challenge, bo no tutaj gracie jeden v Gracie jeden v 1 co prawda postacie sobie wybieracie jakie chcecie, no ale mimo wszystko gracie jeden v 1 to nie są trójki, nikt wam nie może pomóc, więc wszystko zależy od was tak naprawdę. Dobra, gina chyba w tym momencie. Nie, dobra, porobiłem. Mało braku, mało brakło. Naprawdę powiem wam, że nie jest aż tak łatwo tutaj wygrać cokolwiek, więc trzeba się naprawdę mocno skupić. E, Okej, okay, on sobie idzie z tamtej strony, to jest Edgar. No kolego, ty mi nic nie zrobisz na, 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 na daleko, więc masz ulta, musisz podskoczyć po prostu. Ja będę się od ciebie oddalał, więc no zobaczymy z tego wyjdzie. Mam oczywiście gadżet, mogę go spowolnić, więc no jestem ciekaw, co, co on tutaj wymyśli ciekawego. No on musi skoczyć. On musi skoczyć tak czy siak. No ja się nie będę zbliżał, więc po prostu będziemy sobie na niego czekali. Dobra, moi drodzy, wyskoczył, został porobiony. No tutaj akurat on nie miał szans. Nie wiem, dlaczego wziął Edgara na taką mapę. Edgar tutaj totalnie nie pasuje. Lu jeszcze był w spoko, ale no Edgarem to on nie miał najmniejszych szans, więc nie wiem, dlaczego tego Edgara zdecydował się kolega wybrać. Postaramy się może jakoś szybciej porobić tego kolegę, bo nie chcemy się tutaj bawić z nim w nieskończoność. Daliśmy mu spowolnienie, więc będzie na pewno wolniej tutaj wychodził. Skorbus mały, no i zobaczymy wtedy co z tego wyjdzie, mam też to co mu ładuje ulta, więc ma troszkę yy, lepiej, no na pewno spoko by było dla niego jakby sobie wyszedł dołem, ale jak wyjdzie górą to będzie na pewno spowolniony, dobra dostał teraz ładnie gonga, jeszcze został spowolniony, cyk jeszcze go tym spowalniam, bardzo ładnie udało nam się wygrać tylko i wyłącznie B, ciśniemy dalej, widzimy się w etapie trzecim, mamy etap numer 3 odblokowany, zobaczmy sobie co to jest za mapa, Okej, okay, może bym sobie zmienił troszeczkę, na przykład drugą postać, bym wybrał bardziej coś, co może poprzerzucać coś e, i się ukryć. Mm, co bym wybrał? Może jakiegoś tika. Ewentualnie dobra, weźmiemy tika, ale nie wiem, czy to jest najlepszy wybór, więc lecimy takim składem, moi drodzy. Staram się wybierać takie postacie, którymi lubię grać i jestem dosyć dobry, no ale zobaczymy. No, jak jest większość map otwartych, no to wiadomo, że bierzecie coś, co ma daleki zasięg. Mapy zamknięte jakieś na blisko, gdzie jest dużo ścian, to bierzecie coś, co jest na blisko, to myślę, że jest jasne. Tutaj mamy troszeczkę więcej jakichś przeszkód, więc postanowiłem sobie wziąć tika. Tik, w razie czego będzie sobie po prostu poobijał tutaj kolegę chowając się za tymi beczkami więc no zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie na razie no to jakoś się tam obijamy z nim, nie jest najgorzej Ok, on ma ten oto gadżecik, znaczy gadżecik bardziej wyposażenie że ma ten eliksir taki jak ma mało HP okej, okay, ja muszę się troszeczkę podleczyć bo inaczej może być ciężko więc spróbujemy się podlecić bardziej go podejść może bo jak go spowolnimy też może to ciekawie wyglądać bo możemy mu wtedy zadać fajniejszy damage. No i teraz, jakbym go porobił jeszcze. Ok, dobra kolego, porybiecie. Dobra, bardzo ładnie było. Już naprawdę bardzo blisko. Strefa była mała. Na szczęście udało się go porobić. Mamy teraz dynamika. Zobaczymy, jak sobie poradzimy na dynamika. Dynamika, postać, która będzie mogła y, za tych beczek właśnie nawalać. Dlatego ja wziąłem Tika, y, Moim zdaniem, tik lepszy od dynamika. Dalszy ten zasięg rozrzuca te miny bardziej na boki, więc może być ciekawszy niż właśnie dynamika. Okej, okay, co on robi? On się poddał? Nie on się nie poddał. Myślałem, że on się poddał. Dobra, no nieważne. Spróbuję go jakoś podejść i walnąć mu. Moi drodzy, ulta. Dobra, bardzo ładnie. Nie chciałem na niego manować gadżetu, bo może jeszcze mi się przyda później, więc na razie nie używałem. Zostanam Bel. No Bel myślę, że jest do zrobienia również, bo to jest postać na daleko, jak sobie już poradziłem tą B dwa razy. No to bez problemu. Bell udało nam się dokończyć. Moi drodzy, lecimy sobie do następnego etapu. Mamy moi drodzy kolejny etap w ogóle nie sprawdziłem mapy, znowu kliknę, nie sprawdziłem mapy OK, mapa całkowicie otwarta, to mi się podoba same krzaki, no to akurat ten team będzie dobry, no nie bym wymienił swojego Tika, no ale teraz już nic nie zrobię mam już moi drodzy dwie przegrane na moim koncie więc no jednak nie jest aż tak mega łatwo na tym challenge'u ale też nie jest źle jak widzicie, bo w miarę tam coś ogarniamy, więc no zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie Mamy aktualnie tam, nie wiem, 6 zwycięstw, czy ile tam trzeba mieć, coś takiego. Tak mi się wydaje, że 6, bo jeszcze... Tak, 6, bo jeszcze 4 trzeba ugrać. Więc, no, nie jest najgorzej. Wy możecie napisać w komentarzach wasze wyniki, moi drodzy. Zobaczymy, kto ile miał tutaj winów, dokąd żeście doszli, czyście przeszli całe, czy nie. Ile mieliście przegranych i tak dalej. Dobra, no teraz się sprawa tutaj komplikuje, bo jest już coraz mniejsza strefa. A kolega, no... Ma jeszcze dosyć sporo HP. Dobra, porobiłem go, nie jest źle. Kruk, kruk moi drodzy, no to na bi ok, na tika gorzej, ale na szczęście mamy na razie B, więc dopóki mamy B jest dobrze. Jak niestety nie porobię kruka, będę grał tikiem, no to raczej przegram. Zostanie wtedy kruk na kruka i kruk na gejla. Jeżeli oczywiście go porobię, więc no zobaczymy, zobaczymy. Na razie fajnie by było, jakbym zestrzelił kolegę tutaj, moją bi, to by naprawdę spoko to wyglądało. Mógłbym go fajnie tutaj porobić. Okej, okay, no nie udało mi się trafić tymi, spo, znaczy lepszymi strzałami. E, dobra, ziom, ziomuś Maloła, ziomuś Maloła, więc jakbym go trafił tam jednym strzałem, to było bardzo fajnie. Dobra, bardzo dobrze. Mamy, moi drodzy, Bina Gaila jest Git, więc powinniśmy tutaj zwyciężyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gdzie jest pan Gail? Gdzie jest pan Gail? okej, okay, idzie pan Gail, nie jest źle. On ma trampolinę. Czy trampolina mi może jako, jakkolwiek przeszkodzić? Nie wydaje mi się, został porobiony bardzo szybko. Lecimy, moi drodzy, sobie dalej i widzimy się już w ostatnim etapie. Mamy ostatni etap odblokowany, moi drodzy, więc zagramy już sobie tutaj na odcinku razem wszystkie mecze. Do wygrania jest już tylko gold, potem będzie nowy spray, ale no spray mnie tutaj nie interesuje, chcę po prostu sobie zwyciężyć. E, pojedynek, dobra, taka mapa. Ok, troszkę zamknięta, ale na końcu jest otwarta. Wydaje mi się, że te postacie, co mam, dadzą sobie radę. E, bi od początku oraz moi drodzy, e, również od początku mamy kruka. E, zobaczymy, jak to się potoczy. Grom możemy troszeczkę teraz powkurzać, więc mam nadzieję, że dam sobie od razu z nim radę na początku. Bo później myślę, że już nie będzie problemu z e, krukiem, bądź e, właśnie z Pajkiem, jak ten ziomuś ma. Wydaje mi się, że wtedy już sobie na spokojnie powinienem dać radę, ale właśnie grom może być troszeczkę problematyczny. Co prawda, mogę oczywiście walnąć sobie ten gadżecik, ale tylko mam loa, więc fajnie by było nie zginąć od razu. Dobra, no on oczywiście to niszczy na hita, więc no jest trochę problem z nim. Muszę się podlecieć na spokojnie, już nie używać gadżetu, bo nie ma po co. No i teraz kolega ma problem, bo on już tutaj nie ma ścian, on ma o wiele gorzej. Ja mam teraz moim zdaniem łatwiej więc wystarczy go raz tutaj ładnie zastrzelić i kolega będzie miał problemy więc uwaga uwaga podchodzimy na blisko bardzo ładnie ziomek porobiony zostałem na kruka oraz spajka no zobaczymy zobaczymy z tego wyjdzie kruczek już dostał raz kruczek dostał drugi raz nie nie dostał teraz dostanie też nie dostał kurcze no dobra on bardzo mocno mnie na początku z tego co zauważyłem więc no dosyć agresywny tutaj kolega ale zobaczymy zobaczymy z tego wyjdzie został mi jeden gadżet na Sandy gadżet mi się na 100% przy nie przyda, na Kruku może mi się przyda, więc to już zależy, jak tutaj będziemy grali. Mm, ale na pewno na Sandy mi się nie przyda gadżet, więc do Sandy to lepiej nie marnować. Eee, dobra, zróbmy sobie coś takiego, ok. No i teraz ginę niestety chyba. Nie, porobiłem, dobra, nie jest źle, zmarnowałem gadżet, ale porobiłem. Dobra, mam trzy postacie, on ma jedną, na 100% to wygram. No ciężko mu będzie moim zdaniem zwyciężyć. Jak on będzie miał jedną postać? Dobra, porobiony bardzo ładnie. Lecimy ostatnia, moi drodzy, gra, ostatnia gra i przeszedłem cały challenge, więc będę miał 10-2, jeżeli mi się uda. I mam jeszcze tak naprawdę jedną szansę. Jeżeli mi się teraz nie uda, no to nadal jeszcze możemy ten challenge przejść, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mandy, Mandy Bigus, Ok, dobra, postać jest sama na daleko. Dobra, ciekawe, ciekawe wybory. No zobaczymy, zobaczymy jak sobie poradzę. Ona oczywiście ma daleki zasięg na początku, ale no już jej się nie przydał ten daleki zasięg. Dobra, ładnie, nie trafiłam mnie, pięknie. No i teraz możemy się na spokojnie z nią strzelać, moi drodzy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. On jak będzie stawał w miejscu, to będzie miał dalszy zasięg. Ja też sobie nie powybierałem w ogóle tych. Nie powybierałem sobie, moi drodzy, wyposażeń. Nie wiem w ogóle dlaczego, bo mógłbym to zrobić. By było o wiele prościej, bo miałbym więcej HP, a niestety tego nie zrobiłem, więc nie wiem dlaczego tak nie zrobiłem. No, ona mnie ma na dwa strzały to jest najgorsze, że ona mnie ma na dwa strzały. No właśnie, 1800-1800 i mnie już nie ma. A ja muszę się troszkę nabawić, żeby z nią wygrać tutaj, więc no to mi się nie podoba. Zobaczymy, czy uda mi się jakoś ją podejść tutaj. Fajnie by było na pewno. Jak ją sprowadzimy tutaj do boku. Ok, dobra. Cyk, cyk, cyk. Ok, nie nie, 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 nie. Nie, nie, ale zepsułem, ale zepsułem. Masakra, ale to Mandy mnie robi, szmul. A no dobra, zostałem z samym krukiem. No teoretycznie jest szansa, widzowie, to ugrać samym krukiem, ale będzie ciężko, będzie naprawdę ciężko. I znowu mamy na... No, no ciężko, ciężko. Znowu mi miała skubana na dwa strzały. Ja nie wiem, czy ja sobie nie wezmę tej Mandy no bo ta Mendy jest dosyć ciekawa, szczerze mówiąc. Nie, dobra, gram tak, gram tak, jak już grałem, tak, to lecimy tak dalej, moi drodzy, zobaczymy, żeby nie było Mendy teraz w przeciwnej drużynie nie jest Bibi, ok? Bibi to jest easy win, tak naprawdę, szczerze mówiąc, na ni też Brock może być skomplikowany, ale raczej luźno. No zobaczymy, wydaje mi się, że to będzie wygrana. Tamten żołek, kurczę, to Mandy to ładnie nas pocisnął. Ale ten myślę, że nie będzie miał aż tak łatwo, bo no Bibi to raczej raczej lipa. Aha! AHA! Po co ja tak blisko się zbliżałem? Dobra, nie mam pytań. No teraz na pewno ziomek sobie już nie poradzi, bo gram Sandy. Sandy ma dalszy zasięg, więc on będzie miał ciężej. Jeszcze sobie rzucimy to. Bardzo dobrze. Okej, okay, kolega ma problemy tutaj. Bardzo ładnie jest obijany cały czas. Pięknie. Znowu dostaje, znowu dostaje. Okej. Okay. Okej, okay, ginę, super, bardzo dobrze, bardzo dobrze mi idzie, no naprawdę, ta Bibi, nie ma szans, nie ma szans prawda, ta Bibi, faktycznie no, Bibi totalnie nie ma szans, widać to, <laughs> nie no, przegrałem widzowie Imo, Imo przegrałem, Imo przegrałem, chociaż zobaczymy, no jak naładuję na kruku ulta, to wiecie, mogę zawsze odskoczyć w inne miejsce, Przejąłem bardziej środek, zacząłem bardziej agresywnie grać na niego, bo widzę, że jak on podchodzi, to jest wtedy ciężko, więc spróbujmy coś takiego zrobić, no ma 7000 życia, 7000 życia jest ciężko widzowie, porobić jakby, no ale no zobaczymy co z tego wyjdzie. Okej, okay, wyszedł, nie wyszedł. Kiedy on wyjdzie wreszcie? Dobra, został otruty bardzo ładnie. Lecimy sobie na spokojnie. Okej, okay, kurczę, pieczona ale mnie odrzucił skubaniec. Dobra, nie, nie, no najgorzej, nie, no, najlepsze jest to, że jak on mnie odrzucił wtedy do strefy, to ja chciałem walnąć ulta i mi się nie udało, kurczę, no nie przeszedłem, moi drodzy, tego challenge'u, skończyliśmy na 9-4, niestety się nie udało, dajcie znać w komentarzach, ile wy, moi drodzy, żeście tutaj zrobili winów, czy żeście przeszli challenge, czy nie, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, cześć.